12B. Trochę danych technicznych. Wielkość 16 cali. Waga 16,5 kg. Sprawdzę teraz, jak to będzie wyglądać w praktyce. Swoje waży. Ale producent zadbał o to. I opracował tutaj funkcjonalną rączkę, która pomoże nam wygodnie przemieszczać się w miejscach jak poczta czy supermarkety. Waga też jest spowodowana akumulatorami, które znajdują się po obu stronach kółka. Są one firmy Panasonic. Ich pojemność to dokładnie 680 Wh. Firma Panasonic jest bardzo dobrą firmą, bo współpracuje z Tesla. Chodzi o zasięg realny. To będzie 60 km. Prędkość maksymalna to nawet 30 km na godzinę. Moc silnika to jest 800 W. Może Was też interesować max moc chwilowa, to jest 2700 W. Gniazdo do ładowania znajduje się u samej góry naszego kółka przy rączce i jest zabezpieczone gumową zatyczką. Obok niego są dwa przyciski. Jeden duży, drugi mały, więc ciężko nie rozpoznać. Duży, duże włącze, odpowiada za to, że możemy już stanąć na kółku i jechać. Te zielone diody mówią o stanie baterii naszego kółka. Przycisk obok, mniejszy, jeżeli włączymy, uruchomi nam komunikat. Hello, Kingson. Oprócz przywitania, które możemy tak naprawdę wyłączyć przez aplikację, guzik włącza nam cały panel Bluetootha. Możemy dzięki temu słuchać muzyki na głośnikach, które znajdują się tutaj i po drugiej stronie. Jeżeli krótko, ale krótko podkreślam, przyciśniemy ten sam guzik, włączą nam się światła. LED. Kolejne przyciśnięcie powoduje ich włączenie, a dłuższe przytrzymanie tego guzika wyłącza cały system. Na uwagę zasługują duże pedały, zapewniające wygodną podróż. Po lewej stronie mamy Kingsonga w kolorze klasycznym, biały połysk. Po prawej stronie jest Kingsong w gumowej obudowie, co jest jedynym tego typu rozwiązaniem na rynku. To już wszystko na dzisiaj. W następnym odcinku pokażę Wam, jak działa aplikacja na Kingsonga. Dzięki za oglądanie. Pozdrawiam.